Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w sprawie kierowcy autobusu PKM Katowice, który w 2021 roku śmiertelnie przejechał na ulicy Mickiewicza w Katowicach 19-letnią kobietę ze Świętochłowic. Prokuratura chciała dla Łukasza T. 25 lat więzienia, a obrona uniewinnienia. Sąd uznał, że 16 lat więzienia to wystarczająca i sprawiedliwa kara. Łukasz Kądziołka. Łukasz T. skazany na 16 lat więzienia za zabójstwo 19-letniej Barbary Esz musiał ponownie stanąć przed sądem. W pierwszej instancji został skazany za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i prowadzenie pojazdu w stanie jak po spożyciu alkoholu. O jego losie decydował dzisiaj sąd apelacyjny, ponieważ zarówno prokuratura, oskarżyciele posiłkowi, jak i obrońcy odwołali się od wyroku, który zapadł kilka miesięcy temu. Prokuratura chciała zwiększenia kary do 25 lat pozbawienia wolności, a obrona uniewinnienia. Poza tym adwokaci Łukasza T. wnioskowali m.in. o przeprowadzenie eksperymentu z udziałem statystów na terenie bazy katowickiego PKM-u. Nie wskazano, co ci statyści mieliby robić i czy ci statyści mieliby zająć miejsce również kierowcy. Wysoki sądzie, tego dowodu z kolei nie da się przeprowadzić. Jak wynika z wyroku Sądu Okręgowego, bójka, do której doszło na jezdni na ulicy Mickiewicza, nie mogła wywołać nadmiernego stresu u kierowcy. Obrona się z tym nie zgadza. Czy ktoś ma prawo do tego, żeby wyrażać strach w sytuacji, jeżeli przed czołem autobusu mamy grupę osób bijących się, będących pod wpływem alkoholu, kierujących wulgaryzmy do kierowcy, których z uwagi na powagę tutejszego sądu nie chcę cytować. Dodatkowo kopanie w autobus. Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Odrzucił wszystkie wnioski obrony, a także apelacje każdej ze stron. To nie był żaden wypadek drogowy. To było intencjonalne zachowanie oskarżonego, który po prostu zachowywał się, jak tutaj pani mecenas dzisiaj powiedziała, ten potocznie nazywany szeryf drogowy, który tak naprawdę nie zważa na innych, bo on musi udowodnić, że ma na drodze rację i ma na drodze pierwszeństwo przed wszystkimi. Sam oskarżony przeprosił siostrę 19-latki i zadeklarował pomoc. Będąc tymczasowo aresztowanym, no nie można podjąć pracy, a chciałem w ten sposób, w jakikolwiek sposób wspomóc rodzinę właśnie pokrzywdzonej i małoletnie dzieci. Po utrzymaniu wyroku obrona nie wyklucza złożenia kasacji. Sąd nie wziął pod uwagę i nie omówił wszystkich argumentów, które po prostu były dostępne. Utrzymanie wyroku oznacza, że kierowca spędzi w więzieniu łącznie 16 lat, ale na poczet kary sąd zaliczył mu 3 lata przebywania w tymczasowym areszcie.